Cześć wszystkim z tej strony Gosia. I słuchajcie, dzisiaj jestem o poranku. Wstałam, bo słuchajcie, mam dzisiaj podwózkę. Co to jest? To jest sznurek. Mam dzisiaj podwózkę do Lidla. Normalnie nie chodzę do Lidla, bo jest mi nie po drodze, słuchajcie. Jest nie w mojej dzielnicy, nie mam w okolicy Lidla. Ale dzisiaj mam podwózkę, z koleżanką jadę. I słuchajcie, zrobię wideo, bo tak sobie myślę, że możemy właśnie porównać. Zobaczycie, co jest w Lidlu szkockim, zobaczycie może ceny, pokażę wam, co kupiłam. Też jestem, powiem wam, lubię czasem do Lidla, bo ponieważ tak rzadko tam bywam, to wtedy wszystko jest dla mnie taką nowością. Jednak Lidl ma trochę takich innych rzeczy, co w niektórych sklepach nie ma, to ja zawsze się jaram, jak tam jestem, więc zobaczymy, co kupię, a ogólnie muszę zrobić zakupy normalne, typu jedzenie, więc będę kupować jedzenie i zobaczymy, co jeszcze. No i to chyba wszystko, do Lidla z podwózką, więc super, tak jak mówię, a jedziemy na Slateford. To jest taka dzielnica, taka, nie lubię Slateforda, nic tam nie ma zresztą, ale to jest najbliższy Lidl do mnie i on jest nawet fajny, on jest dosyć duży, ma dużo rzeczy do domu, więc do takiego jedziemy, takiego trochę lepszego. No powiem wam, już się robi takie gniazdo na głowie, taka dupa wołowa, no ale trzeba, o, nawet fajnie, trzeba przetrwać. Słuchajcie, Lidl to jest taki sklep, jeden z niewielu, albo chyba jedyny, gdzie jeszcze trzeba płacić za tetę i nie mam, nie, patrzcie, patrzcie, dobra, jest ok. Dobra, słuchajcie, pieczywko. Zaczynamy od pieczywka, ja nie potrzebuję żadnego, ale ładnie wyglądają, patrzcie. Bułeczki wszelkiego rodzaju, w dobrej cenie. Apetyczne. Co to jest? Takie rzeczy do ogrodu, grille. Po ile grille? 30 funtów za grille. Nie wiem, czy to dobra cena, nie mam pojęcia. I kaski. Wszystko twarde. Co to jest? Patrzcie, jakie dziwne cebule, jak palce. Patrzcie, jaki wybór sushis, różne sushi, fajne. O, słuchajcie, ja lubię oliwki, lemon, lemon herb, tak żeby sobie przekąsić, to też biorę. O, co to jest? A to kisz, ale jakie ma te cebule. Widzicie, takie rzeczy są. A z tej strony ładnie wyeksponowane mięsiwo, ładnie wygląda, ładne te lodówki, ładne lodówki, no, co tu jeszcze są, picunie, shepherd's pie, ja lubię, ciekawe, ciekawe. Sera wezmę, powiem wam, dawno nie jadłam, nie wiem, co to za ser, Double Gloucester, nie znam się na serach, ale wygląda, czy on wygląda dobrze, nie, o, baby, Baba Bells, baby, o, wezmę to, I will take this, może bym jaja wzięła, ostatnio, słuchajcie, jem znowu jaja, miałam bardzo dużą przerwę od jajek, a teraz mi się znowu chce, nie wiem, tu jest duże, że duże, zobaczmy, czy duże. Mogą być. W ogóle po tej stronie już się zaczyna sekcja dla domu. Ja zawsze lubię te do domu, ale popatrzcie, do gotowania jajek. Ile oni chcą? 12 funtów. Zupełnie niepotrzebny mi gadżet.
Ale wiecie, zawsze co można wybrać. O, proszę bardzo, jest na co popatrzeć. Lidl, same przyjemności. A co to jest? Chimney starter. I tak nie wiem, co to jest, ale pan tutaj rządzi. Jakieś śmieci przy okazji. Do pizzuni. Patrzcie, w tym dziale kiedyś było cherry bake, czyli takie ciasto wiśniowe. I nie widzę, ale powiem wam, że lubię naleśniki, czasem sobie walnę, bo sama przecież robić nie będę. Co to są? Tea cakesy. O, tea cakesy ja lubię, ale te oryginalne. Chociaż moja koleżanka Iwona, ona lubi tej kompany tej firmy Lis, ale ja jestem wierna oryginałom. Co tu jeszcze jest? Jakieś bułeczki? O, kawy. Słuchajcie, czy ja potrzebuję kawę? Nie wiem. W Lidlu dużo takich właśnie podróbek, tych ich wariacji na temat różnych znanych firm, ale dobre mają, ja lubię ich słodycze. Ale chyba nic nie będę brała, słuchajcie, staram się... te dobre. Ale staram się, słuchajcie, ograniczać żywność słodką. Chociaż nie zawsze wychodzi, ale powiem wam... A co to są płatki? To wygląda ładnie. Muesli. Interesujące. O, patrzcie, to są te tea cakesy oryginalne, które lubię. Jak kiedyś macie okazję spróbować, to jest niesamowite. Mój najlepszy słodycz. I z tej samej firmy jeszcze, o, są te Caramel Logs, bardzo dobre. I w sumie tych nie jadłam, ale się cieszą, mogą też być dobre. Patrzcie, wybór czekolad różnego rodzaju. Tak jak mówię, no nie będę teraz się tutaj zagłębiać w temat czekolad, bo się staram ograniczać, ale jest. O, podróbki Kinder Bueno, ale wyglądają apetycznie, nie próbowałam. No. Dobra, jesteśmy znowu w sekcji domowej i tutaj patrzcie, mają te... Boże, zapomniałam, Izel. Co to jest Izel po polsku? Patrzcie, jak wypadło z głowy. Wszystkie przybory malarskie, także fajne. Można sobie pomalować, można zapakować w pudełka, można powiesić w łazience. Proszę bardzo, wszystko można zrobić w Lidlu. Nawet poćwiczyć można. Litr dobry na wszystko. A pani moczy nogi. Moczenie na antenie. Dobrze. Patrzcie, jaki wielki kubeł masła orzechowego, prawie jak w Stanach. Normalne. Ciężkie, a co to, majonezy? Tak, myślałam, że to jajka są, a to takie biszkopty. No, ale ogórasy, wszystko. Tu to jakaś duża półka, i wszystko XXL. Jakieś wielkie takie pałąki. To nie są pałąki, o, kawy. Aha, to widocznie jakaś półka, żeby kupować w większych ilościach. A ile za kawę chcą? 4,50. Ale nie znam tej kawy. Cukierki takie z dzieciństwa. Do żucia. Oj, miękkie. Ponaciskała i zostawiła. Interesujące precle. Super. Kurde, naleśniki. A mówiłam, że... Ale ile tu jest? 78? Nie, co to 78? A to jest 18, słuchajcie. Myślałam, że to jest 78. Dobra, słuchajcie, sekcja czysto dziecięca. Więc teraz kupimy papier toaletowy, po to jestem tutaj, ale przy okazji patrzę, co mamy. W sumie nic nie potrzebuję chyba. Powiem wam, że chyba nic. Co to, chusteczki? Nie. O, papier, patrzcie, jak się trafi. Papiery, ceny papierów, proszę bardzo. Nie wiem, co tu wybrać, a tam jeszcze jakieś są. Trudny wybór w papierach. 24 rolki, może te 24, a to? Nie no, to za drogie, ja jestem tania, jeśli chodzi o moją pupę. Wezmę to. A persil po ile jest? 6,50. W sumie nie wiem, czy to dobra cena, czy nie. Dawno nie kupowałam. Jeszcze mam, dlatego tak nie wiem. Co jeszcze mam? Fery. Płyny do prania lubię markowe. Takich ichniejszych to tak nie. Więc nie wiem. Poczekam, jeszcze mam.
Zwierzęca sekcja też nie dla moich psów. Jeden jest uczulony. One dostają specjalne wyżywienie, więc nie. Środki czystości mam, nie używam. Chociaż powiem Wam, kupiłabym to taki najtańszy. Najtańszy jest 49p. Ojej, już się przewala. Wezmę to. O, proszę bardzo, Zesty. Dobra, tu już jest ostatni rząd. Powiem o jakieś piwka, jakieś napoje. Takie rzeczy. Co to jest? Freeview Cola Zero? Nawet nie wiem, co to jest. Freeway. Soki. Iron Brew. Kto nie zna, to Wam powiem, że to jest szkocki napój i to jest taki, oni się bardzo szczycą tym Iron Brew, że to jest taki ich szkocki narodowy napój. Gdzieś słyszałam nawet, że jest bardziej popularny niż cola tutaj. Nie wiem, czy to prawda, no ale cola i Pepsi też mają. Co kto lubi? Proszę bardzo, a to jest, co to jest? Waniliowa cola. Marmaid, a co to takie te, takie jakby wafelki, jakby chlebki? Ja powiem Wam, Marmaid, no jest kontrowersyjny, nie każdy lubi. I od pierwszego momentu, jak spróbowałam Marmaid, tak od tej pory już nie próbuję, więc nie wiem, a co to jest? To napój się z tego robi? No i ciekawe. Nowinki sklepowe, patrzcie. Jakie ślimaki, jak kupy. Ale dziwactwa. O, jakie ładne. Patrzcie, tylko 2 funty, ale jakie piękne na prezent jakiś, albo do zjedzenia samemu. Ale fajne. W ogóle taka ciekawa półka tutaj jest. Takie są zupełnie inne rzeczy na tej półce. Chupsy gumy. Mentosy gumy. Co oni tu jeszcze mają? To też jakieś takie chlebki, krakersy. Ktoś tutaj podjadał już. O, a co to? Rodzynki. O, jakie ładne, wszystko ładne. Ja lubię, jak są ładne rzeczy wyeksponowane i to mi się podoba. Nie jest wcale ładne, po prostu mi się podoba. Bosch. Coś kupiła? O, jeszcze książeczki zobaczę. Zawsze lubię oglądać te książeczki. Ale... A wezmę jedną. Zobaczymy w domu. Jedną. A dobra, to dwie. Dobra, słuchajcie, jedziemy do domu, ale powiem Wam, kupiłam jednak coś w dziale bułkowym. Jestem taka wygłodniała. Powiem Wam, śniadanie dopiero. Dobra. Mogłam poczekać do domu i to podgrzać, ale człowiek głodny zjada zimne. Hej! Jesteśmy w chałupie i słuchajcie, pokażę Wam, co kupiłam i ile zapłaciłam. Zapłaciłam za wszystko 50 funtów 37 pensów. Powiem Wam, że te zakupy też nie są... Niby kupiłam sporo, ale... Byłam też na zakupach wczoraj w Azdzie i w Azdzie kupiłam parę drobiazgów, których no dzisiaj nie kupowałam, więc to też odjęło trochę z rachunku, pewnie zapłaciłabym więcej, ale ogólnie mamy 50 funtów i będę chyba pokazywać, chyba tak te hole wyglądają w ogóle, zobaczmy, tutaj właśnie te książeczki, wzięłam 2, bo tak się złapały, ale powiem Wam, też jak wysyłam gdzieś paczki, to wtedy tym papierem obrabiam te paczki. Jeszcze zobaczę wszystkie deale, jakie są. Deal taki, deal taki, taki. Proszę bardzo. Winiacze, więcej winiaczy, rzeczy domowe, do domu, roślinność dla 100% mężczyzny. Tu bardziej kobiece, suszarka do prania. Wszystkie ceny postaram się wkleić pod rzeczami, które Wam pokazuję i przy okazji nie pokażę Wam 2 rzeczy. Pierwsze, które no w sumie zobaczyliście, to były mini pizzunie. Zostały zjedzone już w samochodzie i nie zaspokoiły do końca mojego apetytu. I jeszcze było małe pudełeczko sushi. Takie malutkie, więc ono zostało też zjedzone. A teraz rzeczy, które jeszcze są nietknięte. 24 rolki papieru toaletowego. Nie widzę tutaj, czy to jest Lidlowa marka, czy nie. Zakładam, że to są z Lidla, bo były w bardzo dobrej cenie. Słuchajcie, chipsy. I mam sporo chipsów. Pringlesy były chyba w ofercie. I jeszcze takie.
A mam te chipsy dlatego, że słuchajcie, też będę gościć. Więc dla gości niezdrowe przekąski. Pokusiłam się też o te wafelki z karmelem, bardzo fajnie położyć je na kubek z gorącą herbatą, wtedy one się roztapiały. U nas to tofinki były, o, tofinki. No, a tutaj one też dostępne wszędzie, bardzo fajne, ja lubię, bardzo dobre, nawet same tak. Płyn do toalet, kupiłam ten, wymieniłam, bo chyba na filmiku miałam inny, jeżeli zostało ujęte na filmie. Natomiast wymieniłam na ten, dlatego że tutaj jest napisane Fig Bleach, a chcę też użyć do mycia prysznica, bo się zrobił taki osad na tej gumie i te blicze dobrze działają. Dwa czosneczki tutaj, bardzo ważne, lubię czosnek. Tutaj mamy napój, napój jest, co to jest? Lemoniada, taka z firmy Deluxe, to jest ta lidlowska, ta niby taka bardziej lepsza, więc... Nie wiem, jeszcze nie miałam, jakoś mnie zafascynował, mówię, bierę. Kupiłam dwie mozzarelle, bo czasami lubię z pomidorami i właśnie, o, mam też pomidory, te takie małe, koktajlowe, więc sobie z pomidorkami bardzo fajnie. Jaja kupiłam, bo ostatnio mi się chce, chcę jaj! Tutaj mam gorący kubek taki, jak to powiedzieć, no taki gorący kubek już z kubkiem, się zalewa wodą, z spicy curry, też z Lidla, nie wiem, czy lidlowskie są dobre, powiem wam, że to z Lidla? Nie jest napisane Lidl. Jest napisane Lidl. Słuchajcie, nigdy nie miałam tej firmy, więc ocenię. Bababelle, bardzo lubię, to Babybel chyba. Bardzo lubię te serki, tak mi, o, moje ulubione, to całą paczuszkę dla siebie. Nie dzielę się. Słuchajcie, duże ilości bananów. Ja banany uwielbiam, ja jem banany w ilościach dużych właśnie. I przy okazji powiem wam, że ten mi spadł banan. Już się tutaj zrobił taki nadbity, miętki, więc będę musiała to szybko zjeść. Ale ja banany bardzo lubię. To mój ulubiony owoc. Lubię różne, ale chyba banan mój najbardziej ulubiony. Także są. I tu, o, to wam pokażę. Co to było? Się kuchenka włączyła, bo wszystko kładę na kuchenkę. Bardzo interesujące. Słuchajcie, jogurty. Powiem wam, jest ta firma Rowan Glen. To jest szkocka firma. I ja z nich... Czy ja mam jeszcze w lodówce? Tak. Mój ulubiony, słuchajcie, to jest taki z jogurtem. I ostatnio coraz rzadziej go widzę. On ma tutaj miód na dole, więc jest taki bardziej naturalny. Z jogurt? Z miodem? Nie wiem, co powiedziałam, ale na dnie ma miód i mi to bardzo smakuje. I ciężko ostatnio jest je znaleźć. Nie wiem, czy wycofują, co się dzieje, ale patrzcie, to te banany tak inwazyjnie działają na tą kuchenkę. Ale tutaj zrobili ten z truskawkami na tej samej zasadzie. Jeszcze nie jadłam właśnie tego smaku, więc jestem ciekawa, czy będzie też taki pyszny, jak będzie to będę wymieniać moje kubki smakowe, chociaż ten z miodem jest dla mnie rewelacyjny, ale jestem też ciekawa. A tu patrzcie, kupiłam takie ubite awokado z limonką, takie jakby guacamole, ale nie wiem, nie jest napisane guacamole, tylko że awokado, ale malutkie takie, ale też pamiętam, że było niedrogie, a ja awokado ogólnie lubię, więc powinno być spoko. Może z oatcakesami, pokazałam wam, nie, oatcakesy kupiłam. W Polsce, słuchajcie, nie było oatcakesów, to są takie owsiane ciasteczka, ale które się je na słono, czyli na przykład zamiast chleba, takie pieczywo chrupkie. I były tylko takie małe paczki z trójkątami, ale wzięłam, bo ja po prostu lubię i sobie czasem właśnie z jajecznicą, z jakimiś rzeczami, zamiast chleba, substytut chlebowy, więc będzie fajnie z tym awokado. Słuchajcie, tak się spieszyłam szybko mówić, bo normalnie mi bateria siada i kurczę, nie zdążyłam. Bateria siadła, więc przyszłam i wyjęłam szybko wszystko z zamrażarki, bo kupiłam kilka mrożonek, takich jak lody. To są wegańskie lody, peanut butter and cookies, czyli co? Masło orzechowe i ciasteczka lidlowskie, więc też jestem ciekawa, ale te mogą być obrzydliwe. Ale wiecie, goście przychodzą, można im dać obrzydliwość. Lody o smaku wasabi. Powiem wam, że ja nie lubię ostrych rzeczy, ale wasabi lubię, bo to taki chrzan idzie w ten nos, łzawi człowiek, ale to szybko jakoś wyparowywuje. A te ostre sosy drapią później w gardło, więc wasabi zobaczymy, może być ok. Tu mam hash browns i nie wiem, czy w Polsce, pewnie są. Nigdy nie jadłam w Polsce, dlatego nie wiem, czy są, ale pewnie są. Hash browns to są takie... kotlety z ziemniaków, coś takiego, to jest robione z ziemniaków.
I tu mam mrożone czereśnie, bo słuchajcie, mam ten bulletproof, taki do robienia smoothie, taki mikser, więc czasem jakiś banan, właśnie jakieś czereśnia, niech będzie. A, jeszcze tutaj mrożone kiełbaski też wegańskie, wegetariańskie od Lindy McCartney, ona ma, mi smakują jej. I te są o smaku, a co ja wziąłam bezsmakowe? Bo miały być rozmaryn i coś tam. No, w każdym razie są. Dobra, Linda. To szybko pokazuję orzech włoski. Te orzechy są niesolone, nic z nimi nie robione, ale ostatnio się rozsmakowałam w owsiankach na śniadanie i powiem Wam, posypać taką cynamonem, dodać trochę orzecha, syropu klonowego, mi bardzo smakuje. Tutaj mamy falafele, to są takie na przekąskę, patrzcie, takie kulki, można je podgrzać albo można na zimno, więc jak mi się coś chce, to szybko falafel. Tutaj mam, o słuchajcie, kupiłam te krewetunie malutkie, bo jeszcze mam makaron koniak, z koniaka. On jest taki bardzo mało kaloryczny i jest taki w sumie bezsmakowy, trochę średnio, ale z krewetkami jest nawet ok, jak się dobrze przyteguje. I właśnie oliwki z czosnkiem, który gdzieś tam był, oliwki z czosnkiem. Patrzcie, gada głupoty, bo też patrzy właśnie na oliwki. Ja lubię bardzo oliwki, te są cytryna i zioła. I powiem Wam, że czasem, tak ostatnio, ja ogólnie lubię te czarne, one są mniej słone, ale coś mi się chce ostatnio takiego słonego i taki kubełek potrafię zjeść za jednym zamachem, więc też dobre na przekąskę, jak mi się coś chce. Ile to ma kalorii? Pewnie dużo, bo z olejami. Kupiłam też suszone morele i te morele, słuchajcie, bo nie jem za często, więc jak jem coś suszonego, jak właśnie po tych konkretnych, bo kupiłam z innej firmy, to się nie stało. Po tych, jak mnie przeczyściło, powiem Wam, no to była bardzo ciekawa sytuacja, a że ja zawsze mówię, że dobre rozwolnienie czasem jest potrzebne, bo przeczyszcza, bo brzuch się robi płaski, to mówię, wezmę, zobaczymy, czy tym razem będę siedzieć na kiblu. Kupiłam kawę, to są te, jak one się nazywają, kapsułki, no mam ten na kapsułki machine, chociaż powiem Wam, że ostatnio zastanawiam się, żeby kupić taką kapsułkę wielokrotnego użytku, muszę się tym zainteresować. Te z Lidla kiedyś miałam i nie pamiętam, czy były dobre, czy nie, to jest dziesiątka, ja lubię, jak są mocniejsze, nie pamiętam, ale że potrzebuję, to wzięłam, niech już będą. I ostatnia rzecz, widzę, też, no, goście, to trzeba uhonorować gości czymś słodkim. No i mamy tutaj ciasteczka Galaxy. Galaxy to tutaj też jest taka czekolada, tak jak my w Polsce mamy Milkę, tak oni mają Cadbury, bardzo popularne, i na drugim miejscu Galaxy, czyli nasz Wedel i Milka. No i widzę, że Galaxy wypuściło z białą czekoladą takie ciasteczka, więc pewnie dobre, no tu już więcej kalorii, na 100 gram 505. Więc wuhuhu, no ale mówię, od czasu do czasu, jak szczególnie ktoś przychodzi, czemuż by nie? Tak, 50 funtów 37 pensów zapłaciłam za wszystko, myślę, że to jest spoko taki haul jedzeniowy, tak jak mówię, nie ma tutaj aż takich wielkich konkretów. Tak patrzę, co kupiłam wczoraj w tej Aździe, żeby Wam pokazać, ale też takie, wiecie co, takie główienka kupuję, takie pojedyncze główienka i to tak się zbiera, ale wszystko będzie zjedzone, to są na pewno rzeczy, które zjem, więc nie ma marnotrawstwa. No i tyle, słuchajcie, i tyle. Może następnym razem zabiorę Was do jakiegoś innego sklepu, na przykład do Azdy. W Polsce nie ma Azdy, więc też może bylibyście zainteresowani sklepem, którego u nas nie ma. Kto wie, zobaczę, pomyślę. A teraz pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!